żeśmy nie zdobyli, to tak, trzeba było to opić, nie? No, w ramach prawda, wdzięczności z kimś tam, nie? No, tak. Dywaniki zdobyliśmy ze sztabu. Czyli wiecie, szybka ręka, poleciał tam Puzio z tym, z Ponczem, obaj tam to zawinęli, mówili, że mieli problemy z porucznikiem takim, bo tam stał prawda na tym, ale Puzio jak zaczął nawijać tym swoim akcentem wieta, to nikt go nie mógł zrozumieć i wreszcie go postawił ten porucznik w pozycji zasadniczej, ale Ponczo już z dywanikami wyszedł, także dywaniki mieliśmy, nie? Trwało to strasznie długo, bo nie ukrywam, pracy było masę, bez mała 2 miesiące, no z małym hakiem. Dowódca już był poniekąd poirytowany, dlatego że on miał zakaz w ogóle wstępu i kadra też miała zakaz wstępu, a świetlica już istniała, prawda, no już kumple nasi tam urzędowali. Klucz ja miałem, dla pewności, dlatego że nasz wybitny kopalniany dziadek Zasoś miał straszną chrapę na tą salę, dlatego że zawsze pod jednostką stała kolejka panienek i on chętnie by, prawda, tą salę wykorzystał do zupełnie innych celów, prawda. Także musiałem tego kluczyka pilnować niemiłosiernie, mimo że łapówki z jego strony szły niezłe. Bo grzechu, proszę. Grzechu, i tak tam, wiecie, to no ile to ma? Grzechu, ty, ale jako fajne grzechu. I tak cały czas, wiecie, schodził tak, za przeproszeniem, dolił, za, że aż ja najchętniej już tego, ale wiecie, sala nie oddana, nie ma dyskusji, no. No i teraz dowalę do pieca, mianowicie jednym z opowiadań, opowiadałem wam, jak wróciliśmy. Wróciliśmy z tej przepustki, tacy poszliśmy na przepustkę, no i tam niechcący, prawda, uszol w trakcie, kiedy nas wieźli ładnym takim łazikiem, to im powiedział parę słów. No i okazało się, że nas zawieźli do garnizonu i tam na glace pojechali równiutko, tak żeby, wiecie co, wyglądaliśmy ślicznie po prostu, bez kudełków. No dzisiaj to akurat to jest modne, bo w ogóle jestem zaskoczony. Dlaczego mówisz, że dzisiaj goni się na łysa? Nie wiem, ale nie szalato. Więc tak, byliśmy wszyscy, i to ci wybitni żołnierze, właśnie ci, co tą salę żołnierską razem ze mną robili, oni akurat byli wszyscy okoleni na glacówę. No i teraz kulminacyjny punkt programu, mianowicie trzeba nadać teraz temu jakiś tam, prawda, jakiś, nie wiem, no, rozgłos. Czyli no, trzeba kogoś zaprosić, kogoś ważnego, no bo wiecie, no, porucznik musi złapać nas, dowódca kompanii, jakieś plusy, ale żeby złapać plusy, to musi ktoś przyjść ważny, że nasza kompania pontonowa otworzyła, prawda, bibliotekę i się odchamia, będzie bardzo kulturalna. No i wpadłem na pomysł, że można zaprosić kombatanta. Takiego, wiecie, kombatant to jest taki żołnierz, który już ma wojsko z głowy, wali mu emeryturka na konto i on ma, słuchajcie, całą studnię opowiadań, słuchajcie, na temat wojska, na temat wojny, na temat zabijania, w ogóle na temat wszystkiego. No i tak sobie pomyśleliśmy, że można byłoby takiego kombatanta zaprosić. Czyli dajemy mu nożyczki, wstęga biało-czerwona, w drzwiach po dwóch stronach. Kombatant przecina, idą flesze, powiedzmy wtedy nie było flesze, jakieś tam zenity, nie? Robimy zdjątko, prawda? Z nim się razem utrwalamy, dowódcę ustawiamy też przy tym kombatancie. No i kurna, słuchaj, a plusy? Plusy są? I to jakie? I zaraz, kurde, urlopik! No fajnie, fajnie, tak sobie zaplanowałem z chłopakami, no i tak zrobiliśmy. Dowiedzieliśmy się o tych kombatantach, którzy, prawda, przychodzą na uroczystości, bo nasza jednostka miała tam jakiegoś tam bohatera miała, no, który zginął jako młody, więc on tam co roku przychodził, składał wieńce i w ogóle był bardzo szanowanym człowiekiem i tak, no i wypadało do niego się przejść. No, spadło to na mnie, spadło to na moją grupę uderzeniową, także wystartowaliśmy.
Gościu był trochę zaskoczony, bo my byliśmy z lekka na bani, prawda? Bo zanim do niego dotarliśmy, to już po drodze, nie ukrywam, wypiliśmy chyba z 8 alpak, także byliśmy, prawda, bardzo rozluźnieni i w ogóle po paru minutach już go klepaliśmy po plecach i gościu był w ogóle w niebo wzięty, bo go żołnierze zapraszają i my mówiliśmy, że my po niego łazikiem przyjedziemy i owszem, żeby on się tamtego. Słuchajcie, jak on się odwalił, ten gość, Matko Święta. Ja kiedyś widziałem generała, tego marszałka Żukowa. On miał, słuchajcie, tutaj całe pierchy medali. Matko, to wszystko to wisiało na nim, nie? A on, dosłownie, miał tak prawą marynarę, to w ogóle nie było widać klap tych żołnierskich. To do samego dołu to były te ordery, odznaczenia. W ogóle był pułkownikiem. Czapka taka, wiecie, zajebista. W ogóle dziadek taki siwawy, fajny taki, kurde, nie? Jak ja go zobaczyłem, to wiecie co? Chyba dałem wtedy najpiękniejszy salut. Autentycznie. No dosłownie aż... A tam, kurde, jakbym przed samym Jaruzelskim stanął. Jak odwaliłem człowieku. No i co? Chciał czy nie chciał? Wsadziliśmy go do tego... Do tego łazika i go przywieźliśmy, nie? Gostek miał problemy, co prawda, z przecięciem tej wstęgi, nie? Pedożyczki, jak zwykle. Popatrzył, nie? No i opowiedział nam tam historię, jak tam w 43 roku za transzej rzucał granatem, nie? I rzucił tym granatem i on nie wybuchł! I co robić? Nie wolno się ruszyć, bo to strach. No później opowiadał mi o tym, że... Opowiadał nam, przepraszam, że czuł straszne pragnienie pójścia do kościoła, ale już jak władza doszła do władzy, ta władza prawdziwa, taka wiecie, komunistyczna, nie?